Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić Ear Blaster, czyli prosty gadżet do smartfona, który pozwoli Wam kontrolować większość urządzeń na podczerwień. Zapraszam! Do wykonania tego projektu będziemy potrzebować dwóch podczerwonych diod nadawczych oraz wtyku jack, który można wydobyć z jakiegoś przewodu lub po prostu go kupić. Ja postanowiłem wykorzystać pierwsze rozwiązanie. Zacząłem od odcięcia reszty przewodu i rozcięcia osłony wtyku. Po jej zdjęciu okazało się, że środek jest zatopiony w jakimś tworzywie. Kilkukrotnie nacinałem go cążkami, usuwając coraz większe fragmenty, aż w końcu udało mi się go pozbyć. Ten proces oczywiście będzie się różnić w zależności od rodzaju wtyczki, na jaką traficie, ale ostatecznie w środku powinniście znaleźć element podobny do tego. Teraz czas zająć się diodami. Musimy skleić je ze sobą w ten sposób, ale mają one na dole wystający fragment, który uniemożliwiłby zrobienie tego prosto. Wystarczy więc go spiłować i ewentualnie spłaszczyć trochę bok diody, aby zwiększyć powierzchnię klejenia. Ja użyłem do tego mini szlifierki, ale równie dobrze możecie użyć papieru ściernego lub pilnika. Sklejamy je ze sobą na przykład klejem błyskawicznym, a gdy klej już wyschnie, skręcamy odpowiednie nóżki ze sobą. Do tego najlepiej nadadzą się kombinerki lub szczypce. Diody musimy połączyć według tego schematu. Czyli w skrócie łączymy je tak, by krótsza nóżka jednej diody była połączona z dłuższą nóżką drugiej diody. Powinno to wyglądać w ten sposób. Jedno z wyprowadzeń musimy podłączyć do lewego, a drugie do prawego kanału wtyczki, co odpowiada górnemu i środkowemu pinowi. Dobrze jest je skrócić, aby całość stała się bardziej kompaktowa. Dodatkowo odpowiednia proporcja ich długości ułatwi podłączenie ich do wtyku. Moje złącze miało znacznie wystający kawałek plastiku, który także skróciłem, aby nie przeszkadzał w odpowiednim ułożeniu diod. Aby mieć pewność, że skręcone wyprowadzenia dobrze się trzymają, warto je jeszcze zlutować. Teraz wystarczy przylutować diody do wtyczki. By łatwiej było mi to zrobić, przykleiłem je do podłoża kawałkiem taśmy izolacyjnej. Piny są umieszczone dość blisko siebie, dlatego podczas lutowania zwróćcie uwagę na to, aby przypadkiem ich nie połączyć. Żeby wzmocnić i zabezpieczyć tą konstrukcję, w środku umieściłem trochę kleju, a następnie na całość założyłem koszulkę termokurczliwą i podgrzałem ją, aby się zacisnęła. Na koniec całość obkleiłem czarną taśmą izolacyjną, żeby gadżet lepiej się prezentował. Oczywiście najlepiej byłoby od razu użyć czarnej koszulki, ale akurat takiej nie miałem. Nasz gadżet jest już gotowy, ale żeby go użyć, musimy przygotować do tego smartfona. Przechodzimy do sklepu Play i pobieramy aplikację o nazwie Kreator zdalnego sterowania. Kiedy już się zainstaluje, uruchamiamy ją i przechodzimy do głównego menu aplikacji. Naciskamy strzałkę w lewo, a następnie ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Przechodzimy do ustawień, a następnie ustawień zaawansowanych. Ustawiamy wartość ZAZA Max Volume na 100% i ewentualnie interwał wysyłania klucza makro na 1000 milisekund, co w moim przypadku poprawiło trochę responsywność. Konfigurację aplikacji mamy już za sobą. Teraz musimy dobrać odpowiedni zestaw kodów do urządzenia, którym chcemy sterować. Najpierw wybieramy rodzaj, a następnie jego markę. Aplikacja będzie wysyłać kody, które mogą zadziałać z naszym urządzeniem. My musimy jedynie sprawdzać, czy dany kod zadziałał i w zależności od tego nacisnąć odpowiedni przycisk. Na podstawie kilku poprawnie dobranych kodów aplikacja dobierze pozostałe. Podczas tego procesu powinniśmy mieć włączony dostęp do internetu i wykonywać go możliwie jak najbliżej urządzenia, celując w jego port podczerwieni. Jeśli mimo wszystko nie udaje Wam się osiągnąć żadnych rezultatów, to łatwo możecie sprawdzić, czy Ear Blaster działa. Wystarczy, że skierujecie go w stronę kamery lub aparatu i w aplikacji naciśniecie dowolny przycisk odpowiedzialny za sterowanie jakimś urządzeniem. Jeżeli wszystko zrobiliście poprawnie, to diody widziane przez ekran kamery powinny migać. Jeśli tak nie jest, to upewnijcie się, że głośność multimediów w Waszym telefonie jest ustawiona na wartość maksymalną i że nie zrobiliście zwarcia między kanałami podczas lutowania diod do wtyku. Jeżeli porównamy jasność diod gadżetu do diod typowego pilota, zauważymy, że jest ona znacznie mniejsza. Jest tak, ponieważ poprzez złącze jack nie jesteśmy w stanie odpowiednio zasilić tych diod, przez co zasięg takiego gadżetu jest znacznie mniejszy niż zasięg typowego pilota. Planowałem rozbudować ten projekt, dodając niewielki wzmacniacz, ale po tej modyfikacji całość byłaby znacznie większa i wymagała dodatkowego zasilania. Nie byłby to wtedy tak mały i prosty gadżet, więc wolałem zostawić go w oryginalnej postaci.
To tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli ten gadżet Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!